Cześć kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Dzisiaj zobaczycie, co ciekawego nasza księżniczka przygotowała dla malutkiej siostrzyczki LOL Surprise. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ciekawego Elza przygotuje, koniecznie oglądajcie dalej. No cześć kochana, witaj! Zobacz, mam dla ciebie przygotowany piękny prezent. Ojejka, już nie mogę się doczekać. Już mi się podoba ten prezent. Ma piękne fioletowe opakowanie. Ach, ciekawe co będzie w środku. No zaraz ci już wszystko kochana pokażę. Ja doskonale wiem, że uwielbiasz księżniczki i kochasz odkrywać różne nowe rzeczy, a więc myślę, że ten prezent naprawdę ci się spodoba. Zresztą sama zobacz! Niespodzianka! Zobacz, Elza poprosiła mnie, żebym pomogła jej wybrać dla ciebie coś super. I zobacz, przygotowałyśmy dla ciebie piękną księżniczkową kolorowankę. Rany! Co za niespodzianka! Super! To pokolorujmy ją! No pewnie, tylko słuchaj, to nie jest taka zwykła kolorowanka. Zaraz pokażę ci, co jest w niej wyjątkowego. Jest to kolorowanka Waterwow i zobacz, jest nawet w niej taki magiczny pisak. Za chwilę pokażę ci, o co tutaj dokładnie chodzi. Zobacz, w tej kolorowance chodzi o to, że ten oto właśnie magiczny pisak masz wypełniony wodą, a tutaj na samej górze masz pokazane, jakie przedmioty musisz znaleźć na kolorowance podczas kolorowania. Musimy na pewno, zobacz, znaleźć jedną ważkę, jedną pszczółeczkę, dwa takie kwiatki, jedną taką jakby stonogę, trzy biedroneczki i dwa ptaszki. I teraz zobacz kochana, będziemy kolorować magicznym pisakiem naszą wróżkę. No, uwielbiasz księżniczki i tego typu postacie. Zobacz, kolorując oczywiście naszym mazakiem z wodą, odkrywamy kolory naszych księżniczek. I teraz możemy na maksa ją pokolorować i na końcu poszukać naszych elementów, które musimy znaleźć. Zobacz, już poznajemy, że nasza wróżka ma pomarańczową sukienkę i jest ciemnej karnacji, ma nawet ciemny kolor włosów, no i ma piękną koronę. Zobaczmy, jakie ma skrzydełka. Żółto, czerwone, w takie paski. Wow, świetnie. I uwaga, uwaga, jest również nasz ptaszek, który musieliśmy znaleźć. Wow, świetnie. I nasz ptaszek jest w kolorze niebieskim. No ale zobacz, te skrzydełka są takie piękne. Nawet elementy różowego się znalazły. O, i jeszcze kolejne skrzydełko. Nasza wróżka już jest cała odkryta. No ale zobaczmy, co jest dookoła naszej wróżki. Oho, jest i ważka, którą mieliśmy znaleźć. Zobacz, jest nasza ważka na samej górze. Dobra, no to szukamy dalej. Jest i nasza biedroneczka, widzisz? Jest biedronka. Dobra, co będzie pod skrzydełkami? O, jakieś drzewko tam jest w tle. Jest i motylek, ale motylka nie musieliśmy znaleźć, nie było to wyrysowane u góry. Jest nasza stonoga, nasza czczownica, widzisz tutaj? Wow, super! Tu mam jakieś piękne roślinki, zielone. Tu jest motylek, kolejny motylek. Wow, jakie winorośla. A tutaj jest i kolejna biedroneczka, wspaniale. A tutaj kolejny ptaszek, tyle że tym razem jest on w kolorze różowym, a nie niebieskim. Tutaj jest nasza pszczółka, czyli mi się wydaje, że prawie już wszystko mamy odnalezione, ale nadal musimy się postarać, żeby odnaleźć jeszcze nasze dwa kwiatki. Tu jest przecież pierwszy kwiatek, tutaj, a tu na samej górze jest już drugi, a więc wszystko udało nam się pięknie znaleźć.
ale pokolorujmy do końca. No właśnie, jeszcze miała być trzecia biedroneczka. Tutaj jest, świetnie. No i zobaczcie, wow, wszystko jest pięknie pokolorowane. Znamy już krainę naszej księżniczki. To teraz poznajmy krainę jeszcze jednej księżniczki. Ale zaraz, zaraz, co my tu mamy? Jejka! Ile wspaniałych rzeczy! Możemy znaleźć 5 serduszek, jednego ptaszka, 3 kokardeczki, 2 żabcie, 1 koronę i 1 zamek. No to czas zacząć. Najpierw zajmijmy się naszą księżniczką. Ona ma czerwone włosy i chyba będzie miała niebieską sukienkę. Tak, ale piękna. Dobra. No to zobaczymy, jaki kolor będzie miała kolejna część sukienki. No taki już bardziej granatowy. Oho, są diamenciki nawet na tej sukni, ale świetnie. No to kolorujemy naszą suknię do końca, żeby poznać ją w całej okazałości. Jest i cała suknia przepiękna, a na dole czeka nas żabcia, piękna żabcia. Dobra, szukamy dalej. Czyżby tutaj było coś ciekawego? Zobaczcie, tu jest jakieś włosy tutaj są, wiszą włosy. Może tu jest jakiś konik za tą naszą księżniczką? Chyba tak, ale jeszcze nie jestem taka pewna. Tu mamy ptaszka, którego szukamy, ale piękny niebieski. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Jest, zobaczcie, udało nam się znaleźć nasz zamek, no jasne, zamek również mieliśmy do odnalezienia. Dobra, no to jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Jest i korona. Widzicie? Zobaczcie ją bardziej z bliska. Śliczna jest ta korona, prawda? No ale kolorujemy dalej. Co my tu mamy? Czyżby to był jednak nasz piękny konik? No chyba tak, zobaczcie. Jejka! Jest nasz piękny konik! Piękną ma żółtą grzywę. Jest i biedroneczka, i muchomorki. A konik ma również piękną różową szatę na sobie. Świetnie. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne grzybki i nawet jest żabka, druga żabka. Świetnie. Wow, i już tutaj mamy końcóweczkę naszego obrazka. I praktycznie teraz już cały rysunek mamy gotowy. Możemy sobie przypomnieć, czego szukaliśmy. Mieliśmy znaleźć 5 serduszek, a więc uwaga. Raz. No i gdzie jest reszta? Tutaj! 2, 3, 4, 5! No jasne, że tak. Mieliśmy znaleźć jednego ptaszka, który jest tutaj. 3 kokardki. Raz, 2 i jeszcze gdzieś tutaj 3. Super! 1, 2 i 3. Jeden zamek, który jest tutaj zupełnie z tyłu. Jedna korona, a także 2 słodkie żabcie. Mamy to! Jak? Spodobał Ci się prezent? Mam nadzieję, że tak. Oj tak, jest cudowny! A poza tym w tej kolorowance odkryłyśmy dopiero 2 rysunki, a jest tam ich o wiele więcej, więc nie mogę się doczekać, jak zaproszę moje koleżanki i będę mogła razem z nimi wszystkimi pokolorować resztę obrazków. Ach, no to bardzo się cieszę. To co, kochana? Tymczasem ja lecę, bo moja przyjaciółka również ma dla Ciebie prezent, a więc muszę go odebrać. A tymczasem bardzo się cieszę, że udało Ci się polubić Twój nowy prezent. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie kciuki do góry. A w komentarzu dajcie znać, czy Wy również znacie kolorowanki Waterwow. A jeżeli macie ochotę, kochani, być na bieżąco z nowymi filmami, kliknijcie subskrybuj, a my się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!